Dzień dobry, słoneczka, z tej strony Samiec Alfa i witam was na kanale Ciotki Irse i moim w kolejnym odcinku czwartkowej rozgrywki i co za tym idzie w trzecim tygodniu wyzwania kosiarza, nagrod kosiarza tydzień trzeci i w którym będziemy dalej towarzyszyć naszej głównej bohaterce w zdobywaniu przyjaźni, a może i czegoś więcej, od mrocznego kosiarza. I co my mamy w tym tygodniu? Zdaje się, że Lady Mimoza sporo wiedziała o Ambrozji. Potrafią więc krótko, jeśli chcesz wykorzystać jej wiedzę w praktyce, ukończyć zadania pierwsze składniki nauki damy i nie zawiedź mnie. No to tak sympatyczny kosiarz. I co my mamy do zrobienia? Mamy kilka nagród do wygrania. Co jest do wygrania w tym tygodniu? W tym tygodniu do wygrania są buciczki. Kolejny kościany króliczek. Przepraszam, lodówkowy kościaczek. Strelicja, ale strelicję mamy, więc niepotrzebna nam. Rower mrocznego kosiarza i ryba nietoperz. Dobra. I co my mamy zrobić? Pora złowić pierwszy składnik z Ambrozji, czyli będziemy wędkować i nauki damy. Zdaje się, że wiele lat temu Lady Mimoza, Mimoza spisała wszystkie sekrety Ambrozji. No dobrze. Czyli mamy przeczytać biuletyn Stowarzyszenia Ambrozji, który musi przyjść pocztą i przyjdzie na następny dzień. I musimy przeczytać wstęp do Księgi Zielonej Damy oraz zaszczep pęt na roślinie albo pogłębia wiedzę o szczepieniu. Mamy bodajże 10 level ogrodnictwa, więc szczepienie jest nam znane, ale znane nam są też owady na naszych roślinach. Więc najpierw Floria na wszystko, co się rusza. Na szczęście możemy rzucać zaklęcia na odległość, więc nie trzeba wychodzić z domu. Ja w ogóle mam sadzonkę jakiejś rośliny z poprzedniego odcinka, jeśli dobrze pamiętam. Matko Bosko, jaki ja mam tu bardak. Jest szczep rośliny ogrodowej lwiej paszczy. Chyba nawet wziętej z tej. Tu jest wisienka. Gdzieś tu powinny być lelie. Ha! Lelie rosną w lecie. I były w ogóle dzień wcześniej, były zasadzone, więc nie jeszcze za wcześnie. Ale możemy zgłębiać wiedzę o szczepieniu. Tak. Pogłębmy wiedzę o szczepieniu, którą już mamy, ale zawsze mogłaby być głębsza i większa. Gdzie ty jesteś? Tu jesteś. Dzień dobry. Pogłębiaj wiedzę. Dobra, zobaczmy, co tam się dzieje u naszych... Okej, co tu gdzie brakuje? Brak zabawy, zmęczony i umrusany. Czy twój blokujący się ojciec mógłby cię łaskawie położyć spać? Opieka nad małym dzieckiem. Czy ja zdążę go umyć i nakarmić, zanim on, że tak powiem, padnie? Nie zdążę, więc padnie. Więc zdrzemnie się na ziemi. No to chyba było jedyne, co wchodzi w grę, zniszcz marzenia. Nie, to jeszcze troszeczkę za wcześnie, niech dojdzie do wieku nastoletniego. Czytaj do snu. Wymagane łóżko dla małego dziecka. What? Dlaczego nie mogę położyć dziecka do łóżka? O mamo, ja wiem, dlaczego one nie chcą spać. Bo to nie są łóżka dla małych dzieci, tylko to są kojce. Ja tak się zająłem tym mrocznym kosiarzem i tak dalej, że zapomniałem, że dzieci potrzebują łóżek. W sensie czegoś więcej niż to. Dlatego te dzieciory są takie nieprzytomne, bo nie mają łóżek. Dobra, chwila, moment. Musimy to naprawić. Dobra, kryzys jest zażegnany, więc dzieci będą mogły już spokojnie spać. Poza tym, że jedno jest wściekłe ze zmęczenia, drugie jest smutne. Mój Boże. O mój Boże. Bardzo, bardzo was przepraszam. Bardzo was przepraszam. Dobra, to może teraz jak się wyśpicie, to będzie wam trochę łatwiej. Dobra, trzeba przyćpać rodziców, bo bez tego nie dadzą rady. Dobra, dowiedzieliśmy się coś o szczepieniu, kosiarz idzie do siebie, a ja musiałem jeszcze wydać 3300 simoleonów na książkę, którą wygrałem. Nie ty masz co czytać. Czytaj. Nie ty. Ach, Simon. Nawet nie powinieneś otwierać tej książki. Nawet nie powinieneś tego otwierać. Proszę. Co to jest? Mleko. Zepsute mleko. Dobra.
Czy oba dzieciory śpią? Tak, oba dzieciory śpią. I trochę śmiardują, ale śpią. Dobra, czytamy książkę. I co my mamy jeszcze zrobić? Aha, poczekać na biuletyn, ale to będzie na następny dzień rano. O, coś się wyświetliło. Zdobyto styl życia. Odblokował towarzyski styl życia. Okej, dobra. On jest towarzyski. Generalnie mając za znajomych kota, kobitę i dwójkę dzieci. Dobra, ten kot jest głodny, więc niech mu ktoś coś da. Ty możesz mu dać. Daj talerz. No nie, daj temu kotu jeść, nie znęcaj się nad nim. No. Po prostu, gdyby nie to, że zajmujesz się dziećmi, powiedzmy, to wyrzuciłbym cię z domu. Mówię poważnie. Dobra, jak tam pani czyta książki? Czytanie książki. Dzięki księdze z Zielonej Damy szybko podajesz zdolności potrzebne do przyrządzenia ambrozji. Dzieło to pozwoli ci rozwinąć umiejętności ogrodnictwa, gotowania i wykwintnego gotowania. Jakby tu ci gro powiedzieć. Przyrząd posiłek mają co najmniej piąty poziom. Który mamy poziom? Dziesiąty. Ktoś puka. Słyszę stukanie w drzwi. Nie, ta pani jest zbyt podejrzana, bo ona czasami nas odwiedza w nocy. Nie wiem, kim jesteś. Nie chcę wiedzieć, kim jesteś. Więc żegnam. I gotowanie. No, ugotuj. Co byśmy ugotowali? Coś prostego, coś szybkiego. Coś z końca. Kurczak pieczony. Nie, to nie będzie szybkie. Zapiekanka z tuńczykiem. Może być. Na przyjęcie. Przynajmniej rodzina będzie w stanie. Czekaj, dzieciak, czy ty wstał tylko po to, żeby wszystkim ogłosić, żeś się nie wyspał? Młody, ja cię bardzo przepraszam. Do spania. Do spanka. Tatuś cię zaniesie. Tutaj jest talerzyk po kotku. Nie wiem, czy to, co podaliśmy temu kotu, nadaje się dla kotów, no ale trudno, przynajmniej kot jest szczęśliwy. Szczęśliwa, liczy się. Dobra, dostałeś jedzenie. Właściwie jeśli chodzi o jedzenie, to wy dzieciaki nie macie problemu. Macie problem o zabawę, higienę i energię. Z czego jedno dziecko radzi sobie odrobinkę lepiej niż drugie. Nie, żebym coś sugerował, ale to chyba wiemy, które z nich jest ukochanym dziecięciem rodziców. I na pewno nie jest to Gustaw. Dobrze. No, gotuj się, żeś szybciej. No. No nie mów, że się przywiesisz. A, bo trzeba było oliwkę dolać. Dobra. Co? Za co? Smakoszka? A, bo ona jest smakoszką i prawiła kucharka. Okej. Świetnie, masz już dużo wystarczająco. Dużo punktów, to do lodówki. Przejść do interfejsu wydarzenia, który jest beznadziejny. Oj, odbieramy tradycyjne gotyckie buty z klamrami i odbieramy kościaczka, który się sam odebrał, bo cukrowy kościaczek lodówkowy. Dobra. Co my tam dalej mamy do zrobienia? Przyrządź wykwintny... Serio? Będę gotował o pierwszej w nocy? Dobra, będę gotował o pierwszej w nocy. No, kliknij się. Gotuj. Przyrządź wykwintny posiłek. Mamy w ogóle jakiś poziom w wykwintnym gotowaniu? Ty, mamy! I to chyba całkiem niezły. Coś nowego wskoczył. Koktajl z krewetek, solą i pieprzem. Niech będzie. Idź ugotuj wykwintnie, a później... Aha, bo z drugą częścią czekamy na pocztę. Dobra, dziecior. Czy idziesz spać, żeż wreszcie? Tak, idziesz wreszcie spać. Właściwie pełzasz wreszcie spać. Dobrze, przynajmniej dzieci się wyśpią i nie będą anulowały akcji rodziców typu wykąp mnie. Właściwie kąpię cię. Okej. Dobra, tu wszyscy są cali, zdrowi i żywi. Przynajmniej na razie. Kot jeszcze dycha. Kot jest seniorem. Kot jeszcze dycha. Matko. Co ci się nie podoba w moim... Dlaczego?
masz spać. Śpi. Śpisz? Dlaczego nie śpisz? Bo co? Co? Nie, kolego, nie kolego. Śpi, masz spać. To jest twoje miejsce do spania. No, w czym jest pro... O! Ciekawe, co jeszcze skrywa ta książka. Nauki Dama kontynuuje pracę nad umiejętnością wykwintnego gotowania. Czyli mamy zaliczony... Czyli mamy zaliczone jedno zadanie od kosiarza. I mamy osiągnięty 7 poziom. Odbierzemy sobie coś. Co to będzie? Strelicja. To okej. Okej. Mamy strelicję. Cudownie. Dobra, to było na szczęście krótkie. Ciekawe, co nam stowarzyszy... Mogę wiedzieć, dlaczego ty łazisz z tym... Z tą Michą krewetek? Tak seryjnie. Będziesz żarła na łóżku dzieci, prawda? Prawda, że będziesz żarła na łóżku dzieci? Będziesz żarła na łóżku. No przecież, no przecież, no. No bo przecież dzieci śpią, śmierdzą, a Małusia będzie jadła koktajl z krewetek, bo... O, i kot będzie jadł koktajl z krewetek. Nie, no po prostu, no, widocznie dobry ten koktajl z krewetek, skoro kotu nawet smakuje. Ale z drugiej strony 7 poziom gotowania to całkiem dużo. Dobra, aha, teraz tak, ty chłopie, weź mię zmniejsz, wyłącz termostat, bo przecież zaraz się wszyscy ugotują w tym domu. Tak, czujesz brudną pieluchę. Nie wiem z jakiego powodu poszłaś do dzieci jeść, ale spoko. Jest wolne miejsce przy stole, nawet 3. A ja właśnie zepsułem kran. Napraw kran. Możesz to zrobić na odległość. Możesz to zrobić. Dobra, słyszę dźwięk zakręcia. Dobra, udało się. Dobra, ty wytrzyj tą plamę. A ty... Ty wiesz, co mogłabyś zrobić, co byłoby najbardziej by się sprawdziło w tej chwili? Ty mogłabyś odkurzyć. Podjedź rowerem tutaj. Do korytarzyka 2x3. Poważnie. Poważnie. Naprawdę, ta gra mnie czasami tak zaskakuje. Gdzie w tym bardaku jest odkurzacz? Odkurzaj dookoła. Nie będziesz odkurzać? Czy mam cię jakoś zmusić do tego? Przepraszam. Dobrze. Dół będzie odkurzony, akurat na dole mi nie zależało, tylko na górze, no ale trudno. Mówi się trudno, no bo nie będę odkurzał w pokoju dzieci, bo dzieci śpią. I jak tak długo jak śpią, to bardzo dobrze, że śpią. Dobra, my tutaj poogarniamy i wrócimy za moment. No więc przeczytaliśmy biuletyn Stowarzyszenia Ambrozji i dowiedzieliśmy się z niego, właściwie to nic się nie dowiedzieliśmy, tylko tyle, że musimy znaleźć Anioła Morskiego. Anioła Morskiego. I mamy dwa sposoby na to, żeby go zdobyć. Albo udać się na Aleję Magów. No ciekawe, jak moglibyśmy... O, patrzcie, kryształ. W którym przy pomocy... Gdzie możemy liczyć na to, że będzie Anioł Morski do kupienia? Ewentualnie próbować go złowić. Ale ponieważ jesteśmy magami, no to wybieramy opcję, bramkę numer 2, czyli podróż do Alei Magów. No i jesteśmy w Alei Magów i mamy jeden mały problemik, ponieważ sklep, w którym można kupować składniki, jest zamknięty. Bo zdaje się, że duch, który obsługuje ten sklep, czyli ten tu oto, to właśnie sobie gada. Nawet nie można z nim przeprowadzić interakcji, bo z kimś gada. Może w miotłach i kryształach, aczkolwiek wątpię. Chociaż może się zdarzy, bo w księgach nie było. Nie, turkus, diament, alabaster... Klejnoty, kryształy, Tego to ja mam. Panie duchu. Właściwie panie projekcja astralna handlarza. Han Lakson. Bardzo proszę udać się na swoje stanowisko pracy. Nie, panie, weź pan, nie gadaj teraz z jakimś... Czy jak go podpalę, to przestanie gadać ze wszystkimi? Naprawdę? Czy doszło już do tego?
Mam ochotę porzucać złośliwą magię na tych wszystkich ludzi. Czy możesz iść? Możesz iść. Cudownie. Bardzo ci dziękuję, że jednak stwierdziłeś, że za coś ci płacą w czymś. Kup składniki do eliksiru. No. Mam nadzieję, że będzie. A jak nie, to będziemy łowić na przynętę. Mamy trochę rybek połapanych i chyba nawet mamy odpowiedni level. No. Proszę. Pierwsza z brzegu. Anioł morski. A właściwie to ostatnio złowiliśmy anioła morskiego. Dobra. Kupiłem. Mamy dwa. Dobra. Co? Dziękujemy za zakupy zagadkowych znachorów. Dobra. Dobra. Okej. Okay. Okay. Czyli co? Czyli będziemy łowić. No to łowimy. Jesteśmy z powrotem w Glimmerbrook. W ogóle dziękuję osobie, która mi podpowiedziała, że jednak w Glimmerbrook jest miejsce do łowienia ryb i właśnie w tym miejscu jesteśmy. I próbujemy łowić ryby, tylko musimy dociągnąć trzeci poziom wędkarstwa. Nie, nie, nie. Dorota wcale nie ma za małych zdolności na łowienie ryb. Po prostu nie ma wystarczającej ilości cierpliwości. Jezu, coś ty złapała. Jakieś wodorosty. A ty znowu żeś tu przylazł. Dobra, spróbujemy na anioła morskiego. Co może pójść nie tak? Złotą rybkę złapaliśmy. No, wędkuj na przynętę. Właśnie robię wędkowanie na przynętę. Nie, idź na ryby. Nie, nie, masz łowić na przynętę. Wędkuj na przynętę. Na anioła morskiego. Dziękuję. I złów anioła morskiego. No, szkurza twarzy... No szkurza twarzy, to tak, mam już złowionego jednego anioła morskiego. Kupionego jednego anioła morskiego. Dlaczego? No okej, okay, dobra, bo to ma być przejść, ma być w rodzaju tutorialu, tak? Że mam przejść po prostu wszystkie etapy. Tylko, że znając życie, teraz jak będę próbował złowić anioła morskiego... Aha. Udało ci się zwabić nieuchwytnego anioła morskiego. Przecież właśnie na anioła morskiego... Nieważne, nie rozumiem, nie chcę rozumieć. Złotą rybkę. No. I odblokowana nagroda. No. Rzecz. Jak? Co? Gdzie? Kto? Z kim? I dlaczego? I o co tu chodzi? Dobra, mamy rybę nietoperza, ale. Why? Nie rozumiem. Dobra. Nie. Może to jest błąd tłumaczenia i tyle. I właściwie nie mam zamiaru więcej się nad tym zastanawiać. Dobra, czyli jak mamy jeszcze chwil kilka, to możemy się trochę zająć dziećmi. Dziećmi, które udało się opanować na tyle, że są szczęśliwe. Ojciec dzieci śpi, ojciec dzieci nie śpi, ojciec dzieci wypija eliksir, bo dzieci biegają, ganiają i robią dzieciowe rzeczy. Co tu się stało? Brudna pielucha. Kto się znowu stegował? Tam małe się... Nie bij kotka! Nie krzycz na kotka! Nie wolno krzyczeć na kotka! Absolutnie nie zezwalam na krzyczenie na kotka. Nie wolno krzyczeć na kotki. Dobra, pobawcie się z nimi. Pobawcie się z tymi małymi, kochanymi stworzonkami. Dobrze. Tu się bawią. Tu się będą bawić? Nie, tu będą gadać. Rozmowa z Dorotą i Gustaw. Okej. Okay. Gdzie jest Gustaw? Gustaw jest tu. Dorota jest tu. Dorota jest odrobinkę zajęta z tego, co mam wrażenie. Czemu się drzesz na tego? Ucz mówić. Ucz mówić, może przynajmniej zacznie się drzeć na kota w języku, w którym kot rozumie. Dobra, umiejętność poruszania się. W ogóle jak te dzieci sobie radzą? Bo ja właściwie przez ostatnie dwa odcinki to tak... przyjmowałem do wiadomości, że one istnieją i na tym koniec. Komunikacja 1, poruszanie się 2, a tu drugie? Komunikacja 2, poruszanie się 4, wyobraźnia 1-1. Ktoś znowu dzwoni. Wypróbuj terapię Kupityn od zakątka Kupityna. Nie chcę żadnej terapii Kupityn. Generalnie dzieci pójdą do szkoły, tatuś wylatuje. No. Już będą w stanie same przy sobie robić.
więc nie będzie już do niczego potrzebny. Co ty robisz? Aha, podlewasz kwiatki. Dobrze, podlewaj sobie kwiatki. Podlewaj. Dzielnie podlewaj nasze kryształowe drzewko, dzięki któremu nie musisz pracować. Więc uznajmy, że ogrodnictwo nie jest pracą. Przynajmniej chwilowo. Dobra, ktoś ma drugi poziom komunikacji. Ktoś biega, tańczy, kica. Aha, bo tu jest ten nasz latający gramofon. Dobrze. Czy naprawdę... Dobra, odpłaszczaj teren. Spoko, baw się dobrze. Jakby nie mogła, będąc czarownicą, nie mogła używać Flori w tak zwanym... pakiecie. Proszę, Antoni ma 10 poziom umiejętności wychowawczych. Świetnie. Świetnie, bardzo dobrze. Czyli może zostać trochę dłużej, bo będzie potrzebne do... jak dzieci będą w podstawówce. O mój Boże, ktoś sam korzysta z nocnicka. Bez niczyjego udziału. Dobrze, bardzo ładnie. Korzystaj. Korzystaj, korzystaj. A to drugie? Ma potrzebę skorzystania z nocnika? Ma, tylko nocnik jest zajęty. Masakra, jak w pracy. Jak w pracy o godzinie 10. Wszyscy chcą do kibla. Wszyscy chcą do kibla, a kibel jest tylko jeden. No, pracowałem w takim miejscu. 20 osób, jedna toaleta. O, było ciekawie. Naprawdę, było ciekawie. Kto pierwszy, ten lepszy. A reszta niech trzyma do końca zmiany. Dobrze. Czy pani już skończyła posiedzenie? Bo pani brat chciałby również skorzystać z tronu. A nie, bo tu jest prysznic, to tutaj nie mogę ustawić. Tu jest kałuża, z której kot pije. Skąd się ta kałuża wzięła? A, po dziecięcej kąpieli się wzięła. Dobra, okej. Magia, czystość, magia. Czystość. W ogóle Ernest ma chyba jakieś 1 000 000 punktów do wydania. O, fajnie, ma 1 000 000 punktów do wydania. Dobra, niech się szybciej uczy. Drobinki mu niepotrzebne. To jest bardzo przydatne. I spadek napięcia jest przydatny. Dobra. Takiego młodego czarodzieja to więcej... Takiemu młodemu czarodziejowi więcej nie jest potrzebne do szczęścia. Dobra, jak tam nowe pokolenie czarodziei? Brudne. Bo generalnie jednak toaleta była zajęta zbyt długo. Nie, nie. Brudne, po prostu brudne. Odstania w miejscu. On się syfi, on odstania w miejscu. Ten dzieciak się brudzi, odstania w miejscu. Słoneczko, to nie może trwać 2 godziny. Naprawdę. To jest, znaczy, jakiś problem trawienny. Jak to trwa tak długo. A poza tym jesteś dziewczynką, więc tym bardziej to jest dziwne, że to trwa tak długo. Dobra, co robi matka? Aha, matka się kręci. Dobra, młody, ratuj się jak możesz. Młody, ratuj się jak możesz, póki jeszcze możesz. Nocnik, proszę. Czy może tego dzieciaka ktoś wysadzić? Może ten rozsądniejszy rodzic? Używam tego terminu bardzo szeroko. Aha, dlatego kot był głodny. Masakra, tak się zająłem tym mrocznym kociarzem, że zapomniałem, że kot potrzebuje jedzenia. Dobra. Proszę skorzystać z nocnika. Bardzo ładnie. To jest plama na kafelkach, czy kafelki tak wyglądają? Nie, kafelki tak wyglądają. Boże, to już strasznie wyglądało przez chwilę. To już naprawdę wyglądało strasznie. Dobra, kot nakarmiony. Kot co robi? Gdzie jest kot? Where is kot? A, kot jest w drapaku. Chyba. O, przynajmniej to mi pokazuje gra. A nie, kot był... Masakra, jak ta kanapa wygląda. A nie? Infernacja, nie. Nie, 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 to jak już ten kot zniszczy totalnie tą kanapę, to wtedy użyjemy infernacji, ale na razie nie. Dobra, pani była tak skupiona, że poszła grać w szachy. Pan się zajmuje toaletowymi sprawami. Pani jest pogodna i trochę głodna i tańczy. I tańczy. Dobrze, niech tańczy. I pan zdobył umiejętność korzystania z nocnika na poziomie 1. Świetnie. Dobra, więc generalnie udało się ogarnąć trochę dzieci. Przynajmniej przestały być nieszczęśliwymi dziećmi. I przynajmniej zniknęło ryzyko, że zostaną zabrane przez...
służby, które zajmują się dziećmi w takich sytuacjach. Co tam jeszcze? Udało nam się zrobić znowu dwa zadania od kosiarza. Aczkolwiek obawiam się, że kolejne zadanie, które trzeba będzie zrobić, to będzie trudne. Trudniejsze, bo są jeszcze dwa składniki. Może to nie będzie tyle trudne, że wykonanie ich będzie trudne, tylko będzie trudne o tyle, że jeśli dobrze pamiętam, to trzeba będzie szczepić rośliny i czekać, aż wyrosną. I to będzie najtrudniejsze, a jak jabłonka i wisienka, to jak cię jeszcze mogę, ale te pozostałe rosną w lato, więc trzeba będzie szklarnię powiększyć po to, żeby zmieścić pozostałe rzeczy. W sumie te kryształowe drzewa będzie można stąd wywalić, bo już są niepotrzebne. Póki co na razie, bo zapas klejnotów na sprzedaż mamy. No dobra, czyli całkiem dużo udało się dzisiaj zrobić. I myślę, że na dzisiaj z naszej strony, z naszej rodziny Rumako Ernestów, to wszystko. Zachęcam do lajkowania, komentowania i subskrybowania kanału. Nie zapomnijcie o dzwoneczku przy przycisku subskrypcja, żeby być na bieżąco ze wszystkimi treściami, które razem z ciotką zamieszczamy na kanale. Trzymajcie się ciepło i... Papa.